13 piątek, a może brzmieć upiornie, natomiast nie jest tak źle, a ryzyko się zbiera dzięki wszystkim instytucjom finansowym na całym świecie, dzięki przepotężnym wrzutkom na rynek poprzez repo, chociaż nie wiem, czy nazwa repo, jak to próbuje nazywać Fed, w dalszym ciągu jest aktualna. W każdym bądź razie mamy i to według mnie to może być początek większego squeezu, tak? Przypominam jedną rzecz. Najszybsze i największe wzrosty zazwyczaj są podczas rynku niedźwiedzia. Ok? To żebyśmy sobie o tym pamiętali. Natomiast kolejny raz poza z perspektywy ryzyka, o którym dość często mówię i tej niskiej ekspozycji, która w tego typu sytuacjach pozwala przetrwać ciężkie momenty na rynku, to kwestia jakby kolejny raz dostaje potwierdzenie, że rzeczy, o których sobie rozmawiamy, kwestie potencjalnych stref popytu, podaży, kwestie górnego, dolnego swingu, kwestia, co najważniejsze, dokończenia biznesu, przy tak dużej zmienności, oczywiście o obserwacja z wyższych horyzontów czasowych, jak najbardziej mają rację bytu, bo możemy powiedzieć, co chcemy, ok, że z perspektywy krótkiego horyzontu czasowego rzeczywiście problem z dopasowaniem, ale jeśli nasz horyzont zwiększymy, spojrzymy z perspektywy, no są pewne momenty, w których akurat w tym wypadku S&P zadziałało i to zadziałało drugi raz w ramach tych dużych spadków czy zwiększonej zmienności. W każdym razie do czego zmierzam? To jest wykres tygodniowy S&P i to jest kwestia związana, to z czym mieliśmy do czynienia, to jest kwestia nic innego jak dokończenie biznesu, jeśli chodzi o dolny swing. Czy to wytrzyma? Nie mam zielonego pojęcia, tak? Natomiast granie longów, jeśli ktoś widział pewne poziomy, próba rozgrywania drugiej strony rynku, teoretycznie miała tutaj w tych rejonach sens. Oczywiście każdy musi odrobić swoje zadanie samemu i zdecydować, czy przy tego typu zmienności takie łapanie spadających noży, próba szukania dołków, czy ma sens, bo to też wyraźnie sobie o tym trzeba powiedzieć. Każdy z nas jest innym traderem, każdy z nas do tego rynku inaczej podchodzi. Natomiast jeśli mówimy o dniu dzisiejszym, w tej chwili, jeśli się nie mylę, to amerykańskie indeksy tym razem wiszą na górnych widłach i do tej nowej rzeczywistości tak naprawdę, ja się śmiałem, ale musimy się, widły górne, widły dolne, musimy się przyzwyczaić. Zobaczmy sobie z perspektywy S&P, gdzie my jesteśmy, jeśli chodzi o kolejne poziomy. Tak jest, no wisimy na górnych widłach, spody, nie wiem, czy dzisiaj będą istotne. Ja myślę, że może się okazać, że ta cała kasa, która jest pompowana przez Fed, no coś dzisiaj wyciśnie z shortów, tak? Zresztą no przy takim ruchu w dół i przed weekendem, gdzie wszystko może się zdarzyć, naturalna realizacja zysków nie będzie niczym nadzwyczajnym. Natomiast te widły, okay, na których wisimy, to też jest istotna i ciekawa sytuacja z perspektywy wykresu tygodniowego, bo to, co się wydarzyło i o co będzie szła walka według mnie, te kreski sobie usuniemy, bo już nam nie będą potrzebne. Ten ostatni ruch był znacznie większy. Ostatnie miejsce słabości, zrobimy to bez tła. To, co się wydarzyło i to, o co będzie szła walka w dniu dzisiejszym, to o powrót i wyjście powyżej 2,750, no 2,600 tak naprawdę jest tym pierwszym miejscem, bo to jest 2,600, to są właśnie okolice tego ostatniego miejsca słabości na tygodniowym i o to będzie szła walka. Żeśmy żartowali dzisiaj z kolegą,
że szybko powinni zrobić 20%, zamknąć giełdę i mieć długi weekend. A niepokojąca informacja pojawiła się w mediach. Ja nie widziałem potwierdzenia, w związku z czym jako ciekawostka w ramach plotki, bo jeśli to jest prawda, to musimy sobie gdzieś tam z tyłu głowy próbować układać plan, jak się zachowają rynki, gdyby rzeczywiście prezydent Trump miał kłopoty z reelekcją. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że już w styczniu został poinformowany o możliwości wydarzeń, z którymi mamy w tej chwili do czynienia. Natomiast jakby treść artykułu mniej więcej sprowadzała się do tego, że jakby zostało to niepotraktowane poważnie i jakby mała liczba informacji dotyczących o zakażeniu, no, żeby nie wywoływać paniki przed wyborami. Tego typu rzeczy wychodziły z gabinetu pana prezydenta Trumpa, tak? Czyli widać wyraźnie, jaka jest presja na reelekcję. Anyway, zejdźmy sobie na niższe horyzonty czasowe w związku z tym S&P. Z perspektywy wykresu dziennego zaczyna nam się robić bardzo podobna sytuacja, z którą już mieliśmy do czynienia. I to może być kwestia, na którą będą czekały sobie bardzo cierpliwie niedźwiadki, które mogą się dać zesklizować albo mogą więcej zysków zrealizować. Okay? I wrócić do gry w przyszłym tygodniu, wtorek, środa. W związku z czym w dniu dzisiejszym widzę możliwość anormalnych wzrostów w końcówce sesji. I to, o czym wspomniałem z perspektywy tego, o co walczymy, zwłaszcza 50% tego miejsca słabości z tygodniowego, okay, będzie dość istotne, bo dodatkowo mamy spadek, baza, spadek. Właśnie w okolicach 50% tej bazy. Także te okolice 2600, 2700, no przepraszam, że w ramach S&P przy tak dużej zmienności musimy operować setkami, ale tak to wygląda. Jeśli popatrzymy, gdzie jesteśmy w chwili obecnej, to z perspektywy próby ganiania się z rynkiem jesteśmy w najgorszym miejscu. Tak? Bo albo przypatrujemy się górze, albo próbujemy w momencie ewentualnego retestu szukać, jeśli ktoś lubi tego typu adrenalinę, longów przy dołkach. Zejdźmy jeszcze niżej w takim razie. Zejdźmy na 30 minut. Ewentualna kwestia, znowu, próba poszukania jakiegoś rozwiązania, wiedząc, gdzie jesteśmy z perspektywy tygodniowego, okay? Próba poszukania jakiegoś rozwiązania. Teraz poza wpompowaniem w system przepotężnej ilości środków pojawiły się też informacje i tutaj generalnie prawdopodobnie Apple był tym dostarczycielem pozytywnego sentymentu. Wszystkie sklepy Apple'a w Chinach zostały ponownie otwarte. Okay? No to teraz popatrzmy sobie z perspektywy wczorajszego rynku kasowego. Ja myślę, że to może mieć zasadnicze znaczenie. Z perspektywy wczorajszego rynku kasowego my mieliśmy nic innego, tylko wszystko spadało na 30 minutach, wszystko było na czarno, tak? Natomiast mieliśmy też kwestię związaną z podbiciem właśnie związanym z informacją, jeśli się nie mylę, związaną z Fedem. W każdym razie to zostało bardzo szybko odrzucone. I teraz tak naprawdę, no niestety, taka jest zmienność. To jest ostatnie miejsce słabości z 30 minut. Jeśli rynek zdecydowanie wyjdzie górą, to 50% tego poziomu, bazując właśnie na rynku kasowym, okay, będzie mogło być teoretycznie potencjalnym poziomem kupna. Zobaczcie, gdzie są dołki. Spróbujmy dopasować i spróbujmy, będąc bardzo cierpliwymi, zejść jeszcze niżej. Zobaczmy, czy nie da się czegoś dopasować. Oczywiście będzie ciężej z wypełnieniem takiego zlecenia, tak? Ale czy mamy coś,
w ramach rynku, w dniu wczorajszym, w ramach rynku kasowego, pod czym moglibyśmy się, czy moglibyśmy się ewentualnie podeprzeć w ramach cofnięcia, w ramach ostatniego miejsca słabości. I tak naprawdę, jak popatrzymy, wszystko w nocy stało powybijane i potestowane, a w związku z czym jedyna sytuacja, która mnie osobiście pasuje jak najbliżej tych dołków, oczywiście będzie problem, żeby do tych poziomów dojechać, to są okolice pod 2500 w kierunku 2460. Czyli góra to jest wszystko powyżej 2600 w kierunku 2700 z perspektywy intraday shortów. Jeśli chodzi o potencjalne longi, to agresywne są możliwe na 50%, czyli w kierunku 2550-2525, a mniej agresywne w kierunku poniżej 2500, w kierunku 2480-2460. Mów mi zmienność. Duża zmienność. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Prawda jest taka, że jeśli ktoś miał ciężki tydzień, to dzisiaj tego nie poprawi, więc może wręcz podwoić straty. Jeśli ktoś miał dobry tydzień, to popcorn, Coca-Cola, być może jakiś odkażalnik i oglądanie. Nauka, bo tak jak mówię, ja tego w 2008 nie widziałem, tego typu zdarzeń. Jak większość z was wie, ponad, czy prawie 20 lat, no 20 lat, bo tak do tej pory było 15, ten czas leci niesamowicie. Wiele wykresów widziałem, ale takich sytuacji nie widziałem. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.